A tego to się nie spodziewałem, ale policja jednak potrafi szybko działać. Od samego rana trwają przeszukania w naszych prywatnych domach z wnioskami o zatrzymanie nas za odbiór tego jakże zadbanego pieska. Black w tym stanie, w jakim go odebraliśmy, został wyceniony przez oprawców na 5000 zł i policja z Leszna prowadzi czynności w zakresie kradzieży tego psa wartego 5000 zł. Od rana po prywatnych domach latają, są wykonywane przeszukania. O, ja dzisiaj wyjechałem ze swojego, to mnie ominęło to przeszukanie. Oczywiście jest to działalność odwetowa za to, że pokazaliśmy, jakie imbecyle pracują w tej jednostce policji. W każdym razie te działania, które są podejmowane przez policję, no są podejmowane z kompletnym naruszeniem prawa, ponieważ 5 minut po odbiorze tego psa policja wiedziała, jakie są podstawy prawne i faktyczne, że doszło do tego odbioru. Apeluję do was, podaję wam maila do prokuratury i tam na policję, abyście pisali swój sprzeciw wobec tego rodzaju działań i wpadania do nas o 6 rano do domów na przeszukania i próby zatrzymywania nas, bo takie stanowisko było odnośnie Eryka, żeby go zatrzymać za to, że ukradł tego psa, a Eryk nawet nie brał czynnego udziału w tej interwencji. W każdym razie głąby kapuściane. Psa nie ma ani w Wojtyszkach, ani w naszych prywatnych domach. Pies jest w ośrodku w Pietrzykowie, moi drodzy. Zapraszamy serdecznie. Oczywiście podejmujemy wszelkie działania, aby psa do patologii nie oddawać. Policja w ramach swoich czynności zmierza do tego, po pierwsze, żeby nas zatrzymać, a po drugie, żeby przekazać tego psa z powrotem do patologii, żeby z powrotem konał w gównach, w odchodach, z odleżynami, w syfie, w brudzie, bez leczenia, bez niczego i żeby leżał piąty rok jak szmata, bez wstawania. Podaję wam adres mailowy, bardzo proszę, żebyście napisali, co o tym sądzicie. Wystarczy w dwóch zdaniach, że się sprzeciwiacie takiemu działaniu względem psa Blacka, który został uratowany, a nie wykradziony, to jest po pierwsze. No i co? No i tak właśnie działa policja, że ona jest silna wobec słabych, a słaba wobec silnych. A naloty, przeszukania o 6 rano do prywatnych naszych chałup, no to już jest chyba lekka przesada. Podsumowując, plan jest taki, żeby nas zatrzymać, psa zabrać, przekazać patologii, postawić nam zarzuty kradzieży wartości, kradzieży ruchomości, czyli tego pieska, która to ruchomość została wyceniona na, według wartości rynkowych na 5000 zł. Więc teraz prosimy o informację, czy są tutaj tacy amatorzy, albo czy znacie w Polsce takich amatorów, którzy by starego psa z guzami nowotworowymi, z problemami zdrowotnymi, którego miesięczne leczenie kosztuje 1000 zł, czy by zdecydowali się za 5000 zł kupić taką nówkę finkiel nieśmiganą w stanie takim, w jakim my go odebraliśmy, czyli z tymi obklejonymi gównami i niechodzącą szmatę po prostu. Bo on tak wyglądał. To jest kraj absurdu, ale dobrze, że już się media też zainteresowały tą sprawą, bo inaczej się nie da w tym kraju. A w związku z tym, że przez organa ścigania jesteśmy traktowani jako osoby podejrzewane, to przysługują nam pewne uprawnienia związane z prawem, na przykład odmowa odpowiedzi na pytanie, które mogłoby narazić nas na odpowiedzialność karną, a więc pytania w ogóle związane w ogólności z odbiorem tego zwierzęcia i z miejscem przebywania ukradzionej rzeczy. Także gwarantuję wam i obiecuję, że zrobimy wszystko, żeby pies nie trafił do środowiska patologicznych nadużyć w ramach przysługującego nam prawa, nawet jeżeli mielibyśmy występować w tym postępowaniu w charakterze osób podejrzanych, czy też nas dalej oskarżonych o kradzież. No, tak więc no my do patologii zwierząt z powrotem nie oddajemy, nawet jak tutaj pod bramą nam przyjedzie wydział kontrterrorystyczny policji z Warszawy razem z ministrem. Nie wiem, kto tam jest teraz od tych spraw policyjnych, ale jak widać, słaby ten minister jest, że dalej to nie działa. Obklejony własnym gównem, to wszystko to jest gówno. Zobaczcie, ile tego gówna tutaj jest. Z ranami, to jest kołtun, to jest wszystko kołtun. To jest poprzyklejane gówno do psa. Tutaj mamy jakieś rany na łapach. To jest wszystko, jeden wielki kołtun. Pokaż ucho. Tu gdzieś jest ucho. To jest ucho. Gdzieś. Tak wygląda ucho. Pies tam, smród jest taki, szkoda, że my nie możemy tego
tego smrodu wam przekazać, ale jest niewyobrażalny. A to jest, tutaj widać, o, tu widać opuszkę, a wokół opuszki jest wszystko obklejone gównem. No normalnie gównem. 6 rano trwają przeszukania w naszych prywatnych domach, w domach osób, które uratowały skrajnie zaniedbanego psa obklejonymi własnymi odchodami, który 4 lata leżał jak szmata, bo był nieleczony przez swoich właścicieli. Policja z wielkim zapałem i pietyzmem od samego rana jeździ po naszych domach, szuka psa, chce nas zatrzymywać, tylko że nas w domach po prostu nie ma, bo od 6 rano pracujemy przy zwierzętach. Został odebrany Black w wyniku wieloletnich zaniedbań opiekuńczych i dowiedziawszy się o tym, że ma wrócić do swoich oprawców, niestety przed chwilą odszedł za tęczowy most. No nic nie poradzimy z zaniedbaniami, niektórymi nie jesteśmy w stanie wygrać. Kolejny wybitny właśnie ten z kamer jeździł od Wojtyszek od bramy do bramy na sygnałach i na megafonach krzyczał i wszystkie psy w Wojtyszkach w ilości 300 sztuk podniosły taki alarm, że się w głowie nie mieści. Ludzie kompletnie bez wyobraźni i porozmawiałem sobie z tym panem, zresztą Krystyna również w mocniejszych chyba słowach niż ja. I się zapytałem, czy na pewno wszyscy tam są zdrowi na umysłach po prostu, bo się okazało, że te czynności przez nich wykonywane to ani bez podstawy prawnej, tylko tam oni informacyjnie przyjeżdżają na rozpytki na sygnałach i na megafonach. No, dramat, dramat, dramat. Więc dopóki prokurator nie zatwierdzi tych czynności, które sobie policja zleszna, biedna, obrażona przez nas, bo debile tam pracują, dopóki prokurator tego nie zatwierdzi, my z policją nie będziemy współpracować, bo oni stoją po złej stronie mocy po prostu. To, co się u nas w naszym kraju dzieje, to jest po prostu karygodne. Ja przeżyłam komunę jako młoda dziewczyna, były różne sytuacje, ale ja je porównuję do czasów komunistycznych. Lepiej wcale nie jest. To jest coś porażającego. Ja się po prostu zadaję pytanie do pana Zbigniewa w Warszawie, co on przez 8 lat zrobił i jak działają jego po prostu służby. Nie działają wcale. To jest skandal. To, co oni robią z nami, z organizacjami społecznymi, to jest po prostu nie do opisania, nie do ogarnięcia, niemożliwe w kraju demokratycznym. Jesteśmy w kraju demokratycznym, gdzie prawa obowiązują. Zwierzęta mają prawa i to prawa silne, bo jesteśmy ustawą jedną z najlepszych w Europie, nie wiem czy nie na świecie. Dlatego te zwierzęta mają prawa, dlatego się kara oprawców. Oprawców, złoczyńców, którzy nie dbają o zwierzęta, a oni w kajdany zakuwają nas. Do nas się czepiają, bo właścicielka podała wartość psa 5 tysięcy. No szkoda, że nie podała 5. Bo nas będzie leczenie na pewno 50 kosztowało, więc dlaczego dzieją się takie rzeczy? No będziemy o to walczyć, na pewno się nie poddamy. Tak jak już mówiłam, my się rządzimy prawami swoimi, mamy prawo do tego, bo nas po prostu ustawa do tego obliguje. Nasz rząd nas powołał, ustawodawca, gdyż instytucje państwowe są nieudolne i niewydolne. One nie działają, nie funkcjonują, nie ustawy. Ludzie w różnych instytucjach po prostu siedzą tam za nasze pieniądze i co robią? Spierdzą w stoły, żrą pączki i mają w... dupie, a zwłaszcza zwierzęta. Komendanta policji w Lesznie, policjanci weszli z bramą do Wojtyszek, przecięli kłódki, weszli, prowadzą przeszukanie, poszukują, sami nie wiedzą czego poszukują w ramach tego przeszukania, ale właśnie trwa przeszukanie. Chociaż wszyscy od 6 rano wiedzą, gdzie są przedmioty pochodzące z przestępstwa, a więc no, inny adres. W każdym razie pilnie potrzebujemy adwokatów, bo policjanci błądzą jak dzieci we mgle. My tam jedziemy na miejsce, ale potrzebujemy pełnomocnika adwokata, który mógłby tam pojechać na miejsce, bo panowie ani nie mają nakazań, nic na tak zwaną legitymację tam wchodzą, pełno błędów popełniają. Jakby mógł jakiś pełnomocnik, rozliczymy się z nim, ale tam pilnie jechać. Wojtyszki 18, gmina Brąszewice, będziemy bardzo wdzięczni, więc apelujemy do adwokatów, kto może, kto ma takie możliwości, bardzo prosimy o pomoc.
Moment alert odwołany, policja wyjechała z Wojtyszek, ale najpierw weszła z bramą, przecięli kłódki, jak do zorganizowanej grupy przestępczej. Dobrze, że kontrterrorystów nie było zamaskowanych, były trzy radiowozy, oczywiście samochody z Leszna przyjechały. Nie wiadomo, nie wiedzieć czego szukały, protokołu nie zostawili żadnego, jeżeli chodzi o te czynności. No tutaj masa pracy dla adwokatów będzie, którzy będą to wszystko musieli zaskarżać teraz do sądu i stwierdzać nielegalność tych czynności. To jest, ja nie wiem, to my w oparach absurdu się obracamy cały czas, a do tej pory nas nikt nie przesłuchał w sprawie znęcania się nad tym psem, pomimo że zawiadomienie o tym przestępstwie zostało złożone już. Zaraz będziemy was informować o szczegółach tej całej sytuacji, ale tutaj są pytania, czy był nakaz. Nie było nakazu, nie było postanowienia o żądaniu wydania jakichkolwiek rzeczy, tylko na tak zwaną legitymację policjanci tutaj podejmują czynności na polecenie komendanta milicji w Lesznie, więc tyle mieli dni od odbioru psa do dnia dzisiejszego, żeby uzyskać zgodę prokuratora, że się po nią nie pofatygowali. No a chyba wiadomo, dlaczego się po nią nie pofatygowali. Milicja Obywatelska z Leszna i z innych wioch, nie zastraszycie nas, bo my się was nie boimy. Nie boimy się nikogo i niczego. My działamy zgodnie z prawem, a w przeciwieństwie do was, wy nie działacie, wy tego nie robicie. Wy wpierdalacie się z buciorami bez żadnego nakazu. To nie jest samowola, to nie jest kurwa Korea Północna i was się nie boimy. Wyciągniemy konsekwencje prawne i nie podarujemy tego. Także naprawdę to, co się dzieje u nas, to jest po prostu... No co, Korea Północna. Panie, dlaczego nas powołał? Dlatego, że taka policja jak wy jesteście nieudolni. Nieudolni, niewydolni i inne instytucje państwowe. Dlatego my nie kradniemy, my odbieramy. A wy nam robicie nagonki, wy wpadacie do nas bez nakazu jakiegokolwiek. Proszę pani, wie pani co? I jeżeli chodzi o prawo prawem, ale powinniście się wszyscy zastanowić, co wy w ogóle robicie. Trzeba, proszę pani, doczytać, zobaczyć, co pisze w artykule 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt. Proszę pani, trzeba się przeszkolić. A dopiero później, proszę pani, podjąć jakiekolwiek kroki. Ja żądam wyjaśnień. Co się, proszę pani, dzieje? Co się dzieje? Proszę pani, ja 5 minut po odbiorze psa zawiadomiłam wszystkich na piśmie, mailem. Zawiadomiłam wójt, prokuraturę i tak dalej, i tak dalej. 5 minut po odbiorze. Najpierw trzeba się zapoznać ze wszystkim, a później dopiero, proszę pani, robić burdy, bo wyście zrobili zwykłą, proszę pani, bezprawną burdę. Proszę, co pani ma do powiedzenia? Zatrzymałem się, bo tutaj jakiś pies biega w środku lasu, ale tak mi się akurat przypomniało. Policja mówi, że no do was to nigdy w miejscu zamieszkania nie można was zastać, doręczyć wam listów, doręczyć wam wezwań w charakterze świadków, w charakterze obwinionych, nigdy wam nie można doręczyć, bo was nigdy nie ma. No właśnie, no tym się różnimy, że nas nigdy nie ma, bo robimy coś, czego wy nie robicie i wykonujemy za was całą masę obowiązków, które wy powinniście robić. Jak wy byście byli wydolni, by system był wydolny, by państwo było wydolne, państwo by dbało o zwierzęta, to byśmy mieli wtedy bardzo dużo czasu na to, żeby siedzieć w domach przed telewizorami i odbierać od was listy i was zapraszać do domów. A teraz wygląda to tak, że jak człowiek z samego rana wstaje, to w środku nocy wraca, idzie tylko spać, umyje się i tak jest każdego dnia. Więc proszę się nam nie dziwić, że nie ma nas w domach. No nie mamy czasu przez to, że jesteście tacy beznadziejni. Nie mamy czasu żyć. American Story w Biozie. Przyjechali, kłódkę rozcięli, weszli sobie. Bez nakazu, na polecenie komendanta policji z Leszna. Bo istotą sprawy nie jest pies, tylko istotą sprawy są dwa czyny, które mieliśmy popełnić w trakcie odbioru zwierzęcia. Więc kradzież i naruszenie miru domowego oprawczyni, bo policja twierdzi, że my nie mamy prawa wchodzić do miejsc, w których konają zwierzęta. Więc my mamy prawo odebrać zwierzę, ale nie możemy po nie iść. Logika. Widać, że wykładnia prawa kuleje, jeżeli chodzi o polską policję. No i oni przyjechali tutaj, żeby zabezpieczyć dowody popełnienia przestępstwa przez nas na szkodę oprawczyni. To znaczy przyjechali zabezpieczyć telefony komórkowe, laptopy od nas i wszystko, co może sprzyjać
im w ujawnieniu tego nicnego czynu, ale my się przyznajemy, że to my odebraliśmy te zwierzę. Więc tutaj nie ma co ujawniać. To zarzuty od razu proszę nam stawiać, że ukradliśmy jeszcze psa o wartości 5000 zł. Do tego nie ma żadnych wątpliwości, że to my odebraliśmy tego psa, więc można zarzuty stawiać, ale my już przechodziliśmy przez takie historie, że nam zabezpieczali telefony, laptopy, zabierali, policję, przeszukania robiły. Dlatego, moi drodzy, korzystamy z iPhone'u. A dlaczego korzystamy z iPhone'ów? Mi już chyba 3 czy 4 razy zabezpieczali właśnie telefon i okazało się, że iPhone najlepiej chroni przed nieuprawnionym dostępem służb, które chcą wiedzieć nieraz zbyt dużo na temat niektórych kwestii niż powinny wiedzieć, a później sądy uchylały, pamiętam, te postanowienia i kazały zwracać te telefony, niemniej jednak w tym czasie już chcieli tam gmerać w nich. No i iPhone'y to jedne z niewielu telefonów, które mają taki system zabezpieczeń, że w Polsce biegli sądowi od tych informatyk nie są w stanie do tego telefonu wejść. Więc w razie co polecam wszystkim, korzystajcie jednak z tych telefonów, co by władza za bardzo nie chciała wam gmerać w życiu. Nie było informacji, ponieważ tak, policja przyjechała jak do siebie, do Wojtyszek, bramy zostawiła otwarte, gdzie u nas zwierzęta biegają luzem. Bramy zostawiła otwarte, konie pouciekały na wiochę, psy pouciekały na wiochę. No bo przecież państwo nie zamkną bramy, bo oni tutaj do zorganizowanej grupy przestępczej wpadają, więc muszą na ostro. No i informacja o tym, że będą broni używać ostrej, jeżeli jakiś zwierzę się na nich rzuci. Nie, no to jest, słuchajcie, cyrk. Całe szczęście inne organizacje już do nas dotarły. W tym czasie, zanim ja tutaj dotarłem, była akcja łapania koni po wsi. Udało się na szczęście wszystkie złapać, ale jeszcze jeden pies jest niestety za ogrodzeniem. Idziemy po niego. W ogóle to tak naprawdę to w ogóle nie chodzi o zwierzę, w ogóle nie chodzi o tą patolożkę, od której odebraliśmy zwierzęta. Istotą sprawy jest to, że my pokazujemy niekompetencje urzędników państwowych, funkcjonariuszy policji. To nie jest tylko niekompetencja, to jest debilizm tych ludzi i to jest całą istotą sprawy, że my to pokazujemy i to wypływa na światło dzienne. Bo jakby to nie wypłynęło na światło dzienne, to by się nawet nikt nie zainteresował tym obsranym, zakołtunionym, obcikanym psem. Bo tak najczęściej to wygląda, że oni nie są tym zainteresowani. Tylko jak się zrobi dym, pokaże się, że są nic nie warci, no to wtedy oni zbierają wszelkie możliwe szeregi przeciwko nam i wtedy zaczyna się akcja. Jak pokazywaliśmy prokuratorów, którzy namiętnie umarzali sprawę znęcania się nad zwierzętami, to też tam zarzutów jak głupki postawili, że kradniemy skrajnie zaniedbane zwierzęta od wspaniałych właścicieli. Więc my to znamy, to już takie metody, to już nas nie zaskoczą.